Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowic. A to jest kolejny Iron Watchmen ze symulatora Train Simulator 2020. Tak, jest to kolejny odcinek, nie pierwszy. Gdybyście nie myśleli przypadkiem, że to początek serii. Nie, to nie jest początek serii, jest już dużo odcinków z niej. Zapraszam Was również do poprzednich. Ale nie będziemy się teraz tym zajmować. Przejdziemy do samego symulatora. O, tak to wygląda mniej więcej. O, wszystko się wczytało, tylko jeszcze o. Muszę uruchomić coś. Ziemią. I od ostatniej transmisji na żywo, która się odbywała, minęło tak właściwie trochę czasu, nie? I w tym czasie zdążyło mnie zasubskrybować osoby, które właśnie teraz świetlą się od nowa na ekranie. No i zrobię coś takiego. Więc kto to był? Kto ostatnio się wyświetlił? Kto ostatnio zasubskrybował? W czasie, kiedy nie było transmisji. A mianowicie... Czy pana Mariusza, nie? Na kanale. Tak, mogę coś takiego zrobić. To tak, w ramach jeszcze podziękowania dokładniejszego. Powtórzyłem jeszcze raz. Muszę tą rzecz odświeżyć. Pan Kwarcin był już szybciej subskrybującym, więc nie będziemy ponawiać. Wybieramy pasażerów z Norwich. Będziemy jechać do Lowestoft. Misja ma zająć 50 minut, według tego co plan. Będziemy dzisiaj jechać takim oto pociągiem. O, bardzo ładnie wygląda. Z drugiej strony też ma taką samą lokomotywę. Widać z pasażera ma tak jakby no z okna był. Znaczy z okna, no z drzwi, tak jak konduktor. Nie testowałem prędkości maksymalnej tego składu, więc nie wiem ile on w sumie na maksy może pojechać. Kiedyś musimy również pojechać tym szynobusikiem, co tam sobie ładnie stoi. To jest chyba szynobusik, ja cię nie mylę, nie? Tamten po prawej stronie w okienku, co możecie przyuważyć. Chyba mi się wydaje, że to jest szynobusik. I musimy się też nim kiedyś przejechać, bo może on też być ciekawy do jazdy. Żeby nie było, że w ostatnich odcinkach wam obiecałem, że jeśli będziecie chcieli, pojedziemy Amtrakiem na dłuższej misji, to w czasie, gdy ja nagrywam ten odcinek, jeszcze tamte odcinki nie zostały wrzucone. Co się dzieje? Czemu nie mogę nadać mocy? Co się dzieje. Już wiem, co się dzieje. Nie pamiętam, jakieś to te DRA się szło bez... Nie
Nie da się. Poczekajcie. Chwileczkę. Właśnie DRA, nie? Więc możemy wrócić do symulatora i rozpocząć jazdę. Miejcie ładnie, ruszyliśmy. Ten pociąg ma bardzo dużo mocy, jeśli chodzi o jazdę, to wam mogę powiedzieć. Może też jest tam, nie powinien pojechać. On ładnie brzmi swoją drogą. Jeżdżemy w ograniczeniu do 60. Dajemy full moc. Nasza podróż dzisiejsza, za 5 mil mamy statnia Brundel 2. Brundel drugi peron. Tym razem wyciszył telefon, nie? Ale wibracje i tak było słychać super.
ogólnie mówiąc, miło się jedzie. Jeszcze sobie zrobiłem ładnego zrzuta do miniaturki na odcinek nie wreje, czego coś muzyka przestała grać. No nie, już leci. Mi się wyczuć hamowanie. I jeszcze mi się to nie udało. Na razie straciłem punkty jedynie. Zbliżamy się do tej stacji, nie? Jeszcze nie trafiłem w B, nacisnąłem V, nie? Się aż wycieracz się włączył. To się nazywa przygoda. Wycieraczka się włączyła w trakcie jazdy sama. Dobrze, że w inny klawisz przypadkiem nie trafiłem hamulca awaryjnego, nie? Chudy jajce. Delikatne hamowanie, to coś to nam nie przystało, nie? No, hamówka musi być zawsze delikatne zatrzymanie się samo w peronach. Reszta to... No to wiecie, że nie było takiego nagłego poruszenia
do przodu już. Przy hamowaniu jest takie, że wszyscy lecą do przodu i nagle jest takie zahamowanie do końca. Tego staram się zawsze unikać, nie? A jak to wygląda ruszanie z widoku osoby stojącej w peronie, nie? Ten skład jest żwawy do jazdy, nie? Dzisiaj zasuwa normalnie. No to nic nie robię, bo w tej chwili na amperach się mieści tam do 2,4, więc do czerwonej kreski dochodzi, dalej nie idzie, więc jest dobrze. Tak jak ja to robię, nie? Rozpędziliśmy się do prędkości. Zawsze są te reklamy w tle, nie? Ze Spotify'a. To jest najlepsza rzecz. Do tej pory nie wykupiłem sobie premium. To był za sygnał, drodzy Państwo. 30. No to hamulujemy. Nie wiem, od którego momentu się zacznie do 30. Więc lepiej być przygotowanym i jechać. Przepisowo. I znajdziecie roboty będą, nie? Na tyle jest 130. O, tu jest słupek, nie? 30. No widzicie, mówię, lepiej jechać przepisowo, bo już byśmy mieli te kary. Jeszcze nie mam tu 60, czym przepryznął, to nawet bym na plusie nic nie zostawił. A nigdzie w opisie misji nie podali, nie? Że będzie coś takiego jak roboty torowe. Ja powiedziałem wcześniej roboty drogowe, nie roboty torowe, nie drogowe. Można 60 jechać, nie? To dajmy mu do garów, nie?
Dajmy mu po garach. Rozpocznijmy fazę hamowania. Ja się tak czuję, jakbym jechał jakimś polskim tym pociągiem. Bo one tak zazwyczaj hamują ostrzej przy stacji. Czy nie mówię to o Intercity, bo Intercity to zupełnie inna bajka, nie? Zapiszmy sobie oczywiście. Serdecznie panie Igorze Hochmanek, dziękuję za zasubskrybowanie tego kanału. Bardzo mi miło z tego powodu. Jeśli nie wyświetliłeś się na ekranie, to w górę nie będzie się wyświetlał w ostatnich 2 subskrybentach. Jeszcze raz wielkie dzięki i miłego oglądania rzeczy. Chciałbym przypomnieć również wszystkim użytkownikom, iż transmisja na żywo jest nagrywana i wszystkie powtórki z niej będzie można obejrzeć na moim kanale w odpowiednim czasie, jako normalne odcinki. Się czyta. Jestem dobry w czytaniu miejscowości, chyba w Anglii, jak się nie mylę. Zresztą w sumie nie wiem, gdzie to jest. Może lepiej się nie będę wypowiadał. Witam serdecznie, panie Mordy. No jak ja pana dawno nie słyszałem, nie wcale. O co, kiedy ten napadzik w TGTA robimy w końcu?
mam się wykleić, nie? Bo punkty stracę, a ja chcę na złoto zrobić misję, nie? Mam być jak najbardziej realne jazdy. Może właśnie przejadę stację, nie? To już nie będzie realne. Trochę przejechał. No to już nie było realne. Panuje przejechanie, bo się powinienem przed semaforem zatrzymać, a nie za. No ale cóż.